zdrowia, szczególnie dla podatników. No, subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Podatnik musi być zdrowy, bo urzędnik musi mieć kasę, polityk musi mieć kasę. Ci, co nie płacą podatków, muszą mieć kasę. Wszyscy muszą mieć kasę, tylko najmniej do powiedzenia ma ten, który płaci te podatki. W Ameryce jest 50 stanów, czyli można powiedzieć, że są takie osobne kraje. To jest wspólna gotówka, jest wspólny język, jest wspólny transport, jest wspólny paszport, ale w zasadzie jak te 13 stanów na początku się zebrało, tak jak widać na fladze, te 13 biało-czerwonych pasków, to do tej pory oni mają swoje senaty, swoje kongresy, swój rząd i tak dalej, i tak dalej. No i jest władza państwowa w Waszyngtonie DC. DC to jest District Columbia, to nie jest stan. To jest taka działka, ziemia, można powiedzieć, część terenu wycięta z czterech innych stanów, które otaczają, i ma swoje specjalne prawa. No i co z tymi prawami? No, najważniejsze to jest to, że stany swoje mogą sobie ustanawiać podatki na poziomie stanowym, bo jest stan podatki federalne, gdzie wszyscy płacą w całej Ameryce od swoich, powiedzmy, zarobków. To czy ktoś zarabia 100 tysięcy na Hawajach, czy w Nowym Jorku, czy w New Jersey, czy w Kalifornii, no to płaci od tych 100 tysięcy ten sam podatek federalny. No ale na to nakłada jeszcze się podatek stanowy. No i na Florydzie, powiedzmy, nie ma podatku stanowego, czyli nic tam nie zabierają ekstra, no ale powiedzmy w New Hampshire też nie ma, ale w Nowym Jorku, powiedzmy, no już ma tam 6-7%. Także to tak mniej więcej oscyluje między 5 a 10. W Kalifornii jest około 9%. Stanowy, czyli z pensji zabierają to. No i jest ten tak zwany podatek katastralny, czyli jest to 1% od wartości rynkowej domu. Czyli jeżeli dom kosztuje, powiedzmy, milion, no to 1% to jest 10 tysięcy, jeżeli miasteczko same w sobie ma 1% podatku. No ale są takie miasteczka, które będą miały 1,5% podatku, czyli wychodzi 15 tysięcy. Niektóre miasta będą miały 2%, czyli jest 20 tysięcy samego podatku katastralnego do miasta. No nie są to pieniądze wyrzucone w błoto, ale no, budowane są za to drogi, ulice, śmieci są wywożone, policja jest, straż pożarna jest i tak dalej, i tak dalej. Także te pieniądze służą ludności lokalnej, no ale są to spore pieniądze, no bo jednak tych parę podatków się zbiera. No i najgorsze w tym wszystkim jest to, z punktu widzenia federalnego, że kiedy stany podnoszą podatki, albo miasta lokalne podnoszą podatki, to wszystkie te pieniądze, które ludzie zapłacili do lokalnych albo stanowych rządów, to mogą sobie odpisać od rządu federalnego, czyli Waszyngton traci, jeżeli ilekolwiek stan czy tam lokalny nie podniesie, no to ludzie zapłacą, ale odejmują sobie to od podatku. No i Trump powiedział, że w zasadzie w tych komunistycznych, powiedzmy, Kalifornii, czy w Nowym Jorku, czy w New Jersey, oni nie mają końca. Oni po prostu podwyższają, a ludzie sobie odpisują. No i on powiedział, przecież rząd państwowy z Waszyngtonu nie może tracić pieniędzy. No i w Kongresie zrobili takie prawo w 2000
2017 roku kongres zrobił to prawo, Trump podpisał, że nie można sobie odpisywać więcej niż 10 tysięcy, no i nie można sobie odpisywać od domu wartego więcej niż 750 tysięcy. No jest to trochę, to nie są takie straszne sumy, no ale jednak ludzie zaczęli patrzeć, no i to jest to też jakiegoś tam rodzaju słomka, która złamała garba czy tam kręgosłup wielbłądowi. Ludzie, którzy zamierzali się przeprowadzić, no to powiedzmy zdecydowali, że się przeprowadzają. Najbardziej takim stanem, z którego uciekają ludzie, no to jest Kalifornia. Kalifornia już postawiła na kompletny socjalizm, no a socjalizm jest zawsze jeden jedyny. Podatki, 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 podatki. I wszyscy ludzie, którzy są jacyś prężni, jacyś, którzy działają, zarabiają i tak dalej, no to po prostu zaczynają wyjeżdżać. Głosują nogami i już ich nie ma. W 2005 wyjechało 30 tysięcy do Nevady. W 2010, no ogólnie rzecz biorąc, to tak przez ostatnie 15-20 lat to wyjeżdża pomiędzy 20-30 tysięcy. W zeszłym roku wyjechało właśnie prawie 30 tysięcy, no bo dowaliło jeszcze ten likwidacja tych odpisów. Większość stanów, które nie ma dużych podatków, no to tam i ceny nie wzrastają i nie spadają, no bo najmniej się zmieniło, powiedzmy, w takich stanach jak Tennessee, Missouri, Louisiana, Oklahoma, Kentucky, Alabama, Indiana, Arkansas, Mississippi czy West Virginia. Ale najbardziej opodatkowane i najbardziej zmiana właśnie ludzi, którzy się wyprowadzają, no to jest w Kalifornii, New Jersey, Hawaii, Connecticut, Massachusetts, New York, Maryland, Washington, New Hampshire i Rhode Island. Także te wschodnie wybrzeże, jak się popatrzy na Amerykę, jak patrzycie na mapę, no to tu jest Atlantyk, tam daleko jest Europa, tu jest Kalifornia, to te 13 oryginalnych stanów, no to one mają już, powiedzmy, to były kolonie, to 1600 lat i to są najbogatsze, no ale i najbardziej socjalistyczne, najbardziej, powiedzmy, demokratyczne, najbardziej takie rozwinięte pod względem przemysłowym, kulturowym i tak dalej, no ale w zasadzie ścigają podatkami jak tylko mogą. Kalifornia była inna, no ale do momentu kiedy tam gubernatorem był Ronald Reagan, no a później to się wszystko zmieniło. Ludzie przyjeżdżający z Ameryki Południowej, Meksykanie, no to oni z natury, oni mają po prostu w sobie to, że są za wielkim rządem, za socjalizmem, za rozdawaniem i tak dalej, no i za opodatkowywaniem. Ciągle właśnie ci ludzie głosują za podatkami, no ale, bo jeżeli są w tej dolnej części, no to więcej dostają niż im zabierają, no ale też im zabierają jakoś, no ale czują, że musi być opodatkowywanie. W Ameryce średnio ten podatek katastralny, no to jest mniej więcej 3,5 tysiąca, tam powiedzmy 3600, to by było $300 miesięcznie, no zakładając, że to jest 1%, czyli średni dom, można powiedzieć, kosztuje 300 tysięcy. Oczywiście, że są stany, gdzie za 300 tysięcy nic się nie kupi. No i są stany, gdzie, powiedzmy, za 300 tysięcy kupi się pałac. No ale tak średnio najeżdża, powiedzmy, 300 tysięcy. Ten Nowy Jork właśnie dostał najbardziej, ten gubernator Cuomo, on bardzo właśnie narzekał na Trumpa, na republikanów, że w zasadzie bogactwo zabierają z Nowego Jorku. No,
to, że on uznaje czy ustala podatki, które nie są przyjazne ludziom, którzy mają pieniądze i nie mają chęci, żeby ich opodatkowywali, golili ich na zero, to już się nie zastanawia. W Teksasie jest to stan, który ma największą ilość ludzi, którzy płacą podatki katastralne w ilości większej niż 10 tysięcy dolarów rocznie. No i ludzie, którzy patrzą na to, bardzo często rozpisują te wszystkie swoje podatki, no i mówią, dlaczego nie pojechać powiedzmy na Florydę. Ucieczka taka jak 20-30 tysięcy z Kalifornii do Nevady powoduje drugą stronę, że w Nevadzie powiedzmy ceny domów wzrosły o 12% średnio, a w Kalifornii tylko 6%. No ogólnie w wielu tych stanach wzrost cen nieruchomości no to był powyżej podwójny, jak nie potrójny ceną inflacji, bo w tych stanach, które mają najmniejsze podatki katastralne, no to wzrost roczny to był tak 3-4%, może 5%, a w niektórych tych najbogatszych, no to właśnie 4, 5, 6, 7 nawet procent, po prostu galopujący wzrost cen. Czyli jak to mówią, żeby jednemu dać, trzeba drugiemu albo i trzeciemu zabrać. Ludzie mają swobodę przeprowadzania się, nikt nie ma tutaj meldunku, nikt nie musi prosić o zezwolenie na przeprowadzkę. Po prostu na wolnym rynku sprzedaje dom, na wolnym rynku kupuje dom, no i wybiera te stany, gdzie nie ma podatku. W wielu sytuacjach nawet emeryci, którzy przeprowadzają się do najróżniejszych stanów, gdzie nie muszą płacić od powiedzmy 5 czy 6% tego podatku od swojej emerytury, no bo nie ma tam podatku stanowego. Także jest to jakiś tam balans. Są te rejony, które powiedzmy przyciągają różnych innych ludzi. No ludzie wydają te pieniądze w najróżniejszych sytuacjach, no i są częścią całej tej ekonomii, no ale wielkie te metropolie jednak ścigają, jest to magnes dla wielu ludzi, robią tam pieniądze. San Francisco i Kalifornia, no po prostu jest nieprawdopodobne, co tam się dzieje. No nie tylko od tej górki, która robi kasę, no ale również od tego dołu ludzi, którzy po prostu tam przyjechali jak za magnesem do magnesu, żeby żyć na, powiedzmy, na tym garnuszku państwowym. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz też? Dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego zdemonetyzowanego filmiku. No wygląda na to, że czasami jak jest rozmowa o papce, to jest monetyzacja.